O, czego mi ekranu nie pokazuje? Okej, okay, już. Okej. No, witam, czy mnie słychać? Wszyscy, halo? Mówi się. Okej. Okay. Nie wiem, jak, o co tu chodzi. Odsuniemy całkiem, okej. Okay. No witam, witam, Adam. Cześć Adam, jest Jadzia. Witam Jadziu, wierny słuchacz. Okej, okay, teraz pokazuję swój ekran, już jest, okej. Okay. Panowie z Tykmil narozrabiali trochę. No witam. Cześć Rysiu, jak się masz? Tak, nagranie będzie dostępne. Witam Jacek, witam Ryszard, witam Mirka. Mirek właśnie niedawno otworzył konto dzisiaj na mojej stronie. Pamiętam nazwisko. Okej. Okay. Jak macie jakieś pytania przed webinarem, to chętnie odpowiem. Jest jeszcze 5 minut, także tylko włączyłem wcześniej, żebyśmy mogli porozmawiać ewentualnie. No. Witam Aniu, cześć Aniu. No witam, Roman. Komentarz na ostatnie spadki, ale na jakim instrumencie? Pewnie chodzi o Bitcoin, tak? Na Bitcoin. No nie jest to taki najlepszy instrument, no ale okej, okay, zobaczmy co, czy będzie tutaj Bitcoin. Jeśli będzie, to zaraz zrobimy szybciutko. A chyba nie ma tutaj, na Techmil nie ma. Nie, przykro mi, ale na Techmil nie ma.
na MT4. Sorry, nie mogę. S&P 500 to jest, tutaj jest, okej, okay, zobaczmy na S&P 500, US 500. To jest tak? Okej, okay, już przerzucamy, blank. Już momencik. Okej. O, piękny spadek. Oho. Ho. Cześć Jarko, Jurek. No i tu się będzie odwracał, dlatego że JP Spectrum jest w strefie odwrócenia, także będzie się, na chwilę będzie się odwracał, będzie korekta. A to jest godzinowy, 15-minutowy, to jest dokładnie. Już za chwilę będzie się tworzyła korekta. Także trzeba tutaj pilnować. Tutaj można było ładnie otwierać pozycję, dlatego że był poniżej naszej linii. Także bardzo ładnie tutaj można było otworzyć pozycję sprzedaży. OK. Sorry, ale nie mam Bitcoina, więc w związku z tym nie mogę tutaj pokazać wam. Ale Bitcoin w tej chwili jest, są spadki i w tej chwili na razie nie ma możliwości. No może inaczej zrobimy tutaj TradeView. Chociaż nie publikuję na TradeView analiz ze względu na to, że prowadzę to na stronie. Okej. Okay. Już. No widać tutaj dokładnie. Zwróćcie uwagę, także. W tej chwili mamy chwilowe zatrzymanie się. Tu jest poprzednie wsparcie na 50% długiej świecy. No i tutaj jest zielony też target, także 91,81. Także tutaj powolny. Wyhamowanie ceny jest w tej chwili tutaj. Zobaczmy, co na godzinowym. Ups. No jak widać tutaj dokładnie, chyba bardziej precyzyjnie widać na godzinowym, tutaj poprawię. O, jest. Wyhamowanie ceny, także cena w tej chwili jest dosyć. Zobaczmy, jak to wygląda. O, okej. Okay. Widzicie ostatni dołek impetu. Więc tutaj chodziło o to, że wyhamował na tym samym dołku. Także zobaczymy. Prawdopodobnie będzie bokiem szedł tutaj i za chwilę ruszy do góry, ale trudno mi jest powiedzieć w tej chwili, gdzie i kiedy i jak to długo będzie trwało. Okej. Okay. Okej, to zostawimy na razie, może później będziemy obserwować to. Okej. No to chyba czas zacząć. Dobrze, więc zatrzymajcie się z pytaniami. Na koniec webinaru będziemy rozmawiać na tematy, które nas interesują. Witam. Po raz ostatni w tej serii
Cykmil webinarów. Organizatorem tego wydarzenia jest Forex Club, a sponsorem jest Cykmil. No i to jest ostatni webinar w tym w tej serii, czterech webinarów. CFD są złożonymi instrumentami, wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73% i 70% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze. Handlując CFD, Cykmil UK oraz Cykmil Europe powinien się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty środków. No, to mamy tą wstępną sprawę poza sobą. Okej, okay, Bill Williams stworzył unikalną teorię poprzez połączenie psychologii tradingu wraz z teorią hałasu. I tutaj nie mówimy o bałaganie, ale naukowcy mają tendencję nazywania rzeczy z przekorą, więc w związku z tym chaos tu w tym przypadku oznacza perfekcyjny porządek. Sugeruje, iż sukces i dochody z tradingu są podyktowane przez psychologię człowieka i każdy z nas może uzyskać dochody z tradingu, jeśli odkryjemy ukryty determinizm pozornie nieuporządkowanym zachowaniu się rynku. Tu są bardzo istotne elementy, abyśmy poznali tą strukturę, jak ta struktura wygląda. Jego system był zbudowany na bazie aligatora. Aligator posiada trzy linie, czyli szczęka, czyli to jest ta średnia wysmuklona, posiada, jest przedstawicielem ramy czasowej, na której robimy analizę. Czerwona jest linią, która pokazuje jedną ramę czasową niższą od tej, na której robimy. No i zielona oczywiście pokazuje dwie ramy czasowe, czyli dwie ramy czasowe poniżej tego, co my w tej chwili robimy analizę. Więc posiadamy system posiada również oprócz aligatora, czyli trzech tych wysmuklonych i przesuniętych do przodu linii trendu, linii również, Także będziemy mówić na temat nowej strategii, strategii New Dimension. Dlaczego New Dimension? No przede wszystkim to, co odnosi się do teorii chaosu, ma wszystkie te elementy, które wchodzą w skład całego systemu. Profitunity jest każdy z nich elementem, nowym wymiarem chaosu, teorii chaosu, czyli tego perfekcyjnego ustawienia wszystkiego. Więc w związku z tym ta strategia jest całkowicie nowym wymiarem informacji, które otrzymujemy z rynku, jednocześnie nowym elementem, struktury, którą widzimy tutaj u siebie. Jest to bardzo fajna strategia, działa na godzinowym, jak i na pięciominutowym, na pięciominutowej, przepraszam, ramie czasowej, więc w związku z tym tutaj widać aligatora, który jest. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jest niesamowicie prosta. A to, co mnie zawsze bulwersowało, jeśli chodzi tutaj mamy typowe fraktale, czyli fraktal, Bill Williams uczył, więc są dwa fraktale po prawej, dwa fraktale poniżej muszą być niższe od fraktala. Czyli ten fraktal kupna powstaje poprzez dwa fraktale po prawej i dwa fraktale po lewej muszą być niższe od tego. Tak jak tutaj przedstawione jest na ręce, prawda? Czyli mamy ten fraktal, najwyższy palec, 1, 2 po prawej stronie,
przepraszam, po lewej stronie i 2,1 tutaj po prawej stronie. Czyli tak naprawdę, kiedy otworzymy dłoń, widzimy doskonale ten fraktal. Czyli tutaj jest wykres z samymi fraktalami. Zwróćcie uwagę, że wszędzie widzimy bardzo ładnie te fraktale, a one się ustawiają, są bardzo długie cienie, pokazują nam też fraktale, także tutaj jest no, wyraźne ten informacje. W związku z tym możemy na przykład, Także widzimy, gdzie potencjalnie moglibyśmy ewentualnie otwierać nasze pozycje, czyli zwróćcie uwagę, jest poniżej tego fraktala, możemy otwierać śmiało pozycję kupna. Jeśli ustawialibyśmy pozycję kupna, to nigdy ona by się nie włączyła, prawda? Także każdy z tych fraktali, które pokazujemy na sprzedaż, jest doskonałym fraktalem i potencjalnie naszą pozycją. Także taki tutaj jest potencjalne kupno na fraktalu, wybicie, powiedzmy ustawiamy sobie fraktal kupna, no ale on nigdy nie zostanie włączony ze względu na to, że cena już się odwraca wtedy i powoli spada, prawda? Także mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć fraktali, które możemy handlować. Bill Williams mówił o tym, że właściwie zobaczmy, jak wygląda pełny system. To jest pełny system, jak widzicie, zwróćcie uwagę na aligator. W momencie, kiedy on się zacieśnia, robi się bardzo płaski. Jest to potencjalnie sygnał do wybicia ceny. I tutaj musimy zwracać szczególną uwagę, kiedy aligator robi się płaski, no i w tym przypadku fraktale nasze są potencjalnie dla nas sygnałami. Każdy z fraktali, który znajduje się powyżej czerwonej linii, jest fraktalem kupna. Każdy fraktal, który zamyka się świeca poniżej czerwonej linii, jest fraktalem sprzedaży. Czyli ostatni fraktal, który był fraktalem kupna, jest tutaj. I zwróćcie uwagę, może narysuję linię, OK. I zwróćcie uwagę, gdzie potencjalnie możemy otwierać pozycję. Także pozycja się otwiera na drugim fraktalu, pozycja kupna, ale nigdy nie zostałaby włączona, więc w związku z tym potencjalnie cena się zbliża. Zamykanie pozycji jest, tworzy się w ten sposób, że w momencie, kiedy świeca dotyka lub zamyka się na czerwonej linii, w tym przypadku zamykamy naszą pozycję i czekamy na potencjalnie inne kanały, inne sygnały. Czyli możemy wtedy otwierać potencjalnie pozycję. Problem z tym systemem. Widziałem zawsze fraktale, widziałem zawsze te linie i bardzo fajnie widać było, jak cena reaguje w stosunku do tych linii, a w szczególności do czerwonej linii, ale to za chwilę powiem Wam szczegóły. W związku z tym, w momencie, kiedy patrzyłem na przykład na ASOM, czy oscylator, czy GATOR, nie byłem w stanie skoncentrować się na tych liniach. W związku z tym, tutaj zwróćcie uwagę, jest potencjalnie sytuacja, gdzie jest sygnał kupna i patrzenie na to, czy te linie są krótkie czy długie, czy szukanie tej formacji, czy w tym przypadku tej, było dla mnie koszmarem. Nigdy nie byłem w stanie tego zrobić. W momencie, kiedy to wszystko zmieniłem i wprowadziłem swój JP Spectrum, wszystko się zmieniło, wszystko było
zrozumiałe, jasne i przejrzyste. W związku z tym, że Alligator ma trzy linie, tak naprawdę wszystko opiera się na tej czerwonej. Ta czerwona linia jest jednak głównym źródłem informacji i to, co zauważyłem szczególnego, no tutaj jest przykład tego kupna na bazie fraktali, nie na bazie tych wskaźników, których nigdy nie zrozumiałem. Ustawiamy co najmniej 7 pipsów poniżej fraktala i zwróćcie uwagę i kupno, jest, przepraszam, sprzedaż na funcie do dolara jest bardzo wyraźna. Drugą pozycję możemy śmiało otwierać, gdzie przynosi mniejszy zysk, ale dodatkowy mamy zysk. Pamiętajmy o tym, że każdy z fraktali, który się... Teraz chwilę. Ok, już jest tutaj. Każdy z każdy z fraktali, który tworzy się w momencie, kiedy aligator wzrasta, jesteśmy w stanie otwierać pozycję, czyli na przykład pierwsza pozycja byłaby tutaj otwarta, bo powyżej tego fraktala tutaj. Druga pozycja byłaby tutaj, do tego fraktala, więc otwierając jeden lot tutaj, osiągamy pewien zysk, plus dodatkowo jeszcze jeden lot, plus ten dodatkowo zysk, który tutaj mamy. Więc możemy to powiększać, ten nasz zysk cały czas non-stop. W związku z tym to jest bardzo proste i jasne. Jedyny mankament tego wszystkiego jest nasza psychologia. Trudno jest wytrzymać na godzinowym wykresie, patrząc na świece, które się tworzą i korci nas, żeby zejść jeszcze na niższe interwały czasowe, co jest no, w pewnym sensie koszmarem każdego tradera. Więc co ja zauważyłem? Zmieniając fraktale na 1-1, czyli tak naprawdę zmieniając ten fraktal, który jest tutaj, gdzie jest jeden po prawej, jeden po lewej, dla mnie jest bardzo fajny ze względu na to, że bardzo szybkie te są sygnały. A w tej chwili zwróćcie uwagę na fraktale, na same fraktale, które są zaznaczone tymi kolorowymi kropkami, 1 do 1, czyli jeden po prawej, jeden do lewej i mamy do czynienia z tworzącym się, no właśnie, czyli jestem ciekawy, czy możecie to zauważyć. Co zauważyłem, że tworzy się tak zwany kanał. Kanał pomiędzy fraktalami górnym i dolnym. Zwróćcie uwagę na przykład w tym przypadku. Zwróćcie uwagę, tworzy się kanał, prawda? Bez linii, bez żadnych wskaźników, same fraktale. Zwróćcie uwagę, pomiędzy tymi tworzy się kanał. Ustawienie kilka pipsów powyżej. Mamy doskonałą sytuację, gdzie można handlować. Ok, tutaj mamy znowu kanał. Zwróćcie uwagę. Tu usunę ten, narysuję jeszcze jeden kanał. Zwróćcie uwagę, mamy dodatkowy kanał plus kilka pipsów, które za chwilę wytłumaczymy ile. I zwróćcie uwagę, jest kolejna sprzedaż, bardzo prosta. Czy widzicie, jak prosty jest sposób handlu? Jest to wyjątkowo śmiesznie prosty. No, zwróćmy uwagę, jeszcze jeden, na przykład tutaj. O. Zwróćcie uwagę, ustawienie 7 pipsów. No już powiedziałem, 7 pipsów. Ustawienie 7 pipsów poniżej ostatniego fraktala daje nam możliwość handlu. No i oczywiście kontrola kupna czy sprzedaży, zamknięcie samej ceny, to już zależy od nas samych. Ok, przejdźmy na chwilę do... Na realny wykres w tej chwili to jest euro do dolara. Oczywiście to jest aligator i to są te wskaźniki, których nigdy nie mogłem używać. A zwróćcie uwagę, jak on się zachowuje tutaj pomiędzy tymi wszystkimi. Tworzą się kanały, ale jedną rzecz jest bardzo istotna w
tym przypadku, że czekamy na podwójny, na kanał pięciu świec, prawda? Czyli pięć po lewej, przepraszam, dwie po lewej i dwie po prawej. Musimy zaczekać. W związku z tym bardzo często zmiany ceny następują bardzo szybko po wybiciu tej okej, tutaj zamkniemy, przybliżymy wykres. Zwróćcie uwagę, w tym przypadku byłoby fajnie, bardzo byśmy szybko zarobili tam tutaj powiedzmy 7, dalibyśmy sobie zarobić już jakieś 20 pipsów. Także na spokojnie 20 pipsów moglibyśmy zarobić, lub też jeśli wytrzymalibyśmy nerwowo, no to już do samego dołu byśmy tutaj utrzymali tą pozycję, prawda? Czyli tak naprawdę udałoby się nam uzyskać prawie 100 pipsów. Także tutaj widać dokładnie, jak się zachowuje wszystkie informacje. Najważniejszym elementem tutaj jest właśnie ten aligator. Zwróćcie uwagę na szczególną sytuację, gdzie aligator jest bardzo ciasny. Tutaj te linie są bardzo zbliżone do siebie, są bardzo dokładnie zaciśnięte, natomiast w momencie, kiedy one się rozchodzą, następuje dosyć szybki sygnał. Okay. Może cofnijmy jeszcze troszkę wykres, żeby zobaczyć więcej. Zwróćcie uwagę w tej sytuacji tutaj. Tutaj na przykład już nie będziemy handlowali, dlatego że on jest zaciśnięty. Nie handlujemy nigdy na aligatorze zaciśniętym, ze względu na to, że problem polega na tym, że to nie ma w ogóle tutaj sygnałów sprzedaży ani kupna, mimo iż te fraktale pokazują się powyżej i poniżej tych linii, ale aligator jest zaciśnięty. A to jest to samo. To jest to, co ja w tej chwili handluję, czyli co ja zrobiłem? Zostawiłem czerwoną linię. Dlaczego ja zostawiłem tą czerwoną linię? Zastanówcie się. Zostawiłem czerwoną linię dlatego, że pokazuje ona wszystkie zmiany, które następują nie na samym aligatorze, na trzech tych średnich, ale na jednej. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z ceną. Za każdym razem, kiedy cena... Ups, przepraszam. Za każdym razem, kiedy cena zmienia się i układa się powyżej czerwonej linii, następuje zmiana ceny. Zwróćcie uwagę, świeca dotyka czerwonej linii, tutaj byśmy ewentualnie potencjalnie zamknęli, dlatego że nie widzielibyśmy jeszcze, co się dzieje tutaj dalej w tym przypadku, prawda? Nie wiemy tutaj, no, ale w tym przypadku byśmy mogli tutaj już zamknąć pozycję i w tym miejscu, gdzie się tworzy nasz korytarz, znowu byśmy mogli otworzyć pozycję. To, co zauważyłem, to jest typowy taki przykład tego, co się dzieje. Zwróćcie uwagę, pomiędzy fraktalem górnym i dolnym tworzy się tak zwany korytarz. Korytarz, gdzie tu jest cena startu, cena stop lossu tutaj ustawiamy. I powyżej tej strefy, powyżej tej fraktala górnego jest poziom, na którym kupujemy. Ten poziom jest w zależności od tego, na jakiej ramie czasowej jesteśmy, więc za chwilę to otworzymy. W momencie, kiedy cena zaczyna wzrastać, dochodząc do poziomu około 210%, bardzo często, co się dzieje, zaczyna tutaj cena powoli nam tworzyć korektę i potencjalnie idzie do góry lub ewentualnie odwraca się. To samo jest w sytuacji, kiedy mamy pozycję na sprzedaż, tworzy się znowu korytarz fraktali. Pewna odległość jest tutaj na otwarcie pozycji i mamy spadek ceny gwałtowny. I również też bardzo często przy poziomie 210% mamy do czynienia z sytuacją, gdzie albo cena pójdzie do góry lub ewentualnie spada. Odległości, które ja stosuję i które tutaj są bardzo ciekawe, więc
Na godzinowym wykresie kupno i sprzedaż jest 7 pipsów, a kupno i sprzedaż na 5-minutowym jest 2,2 pipsa. 2,2, 2,5 czy ewentualnie 3 pipsy to nie ma takiego znaczenia ze względu na to, że czekamy zawsze na sytuację, gdzie tworzy nam się wybicie impetu. Tutaj macie przykład tego wykresu, który przed chwilą żeście widzieli, a to co mam, to w taki sposób to wygląda. Pamiętamy o tym, to co mówiliśmy w poprzednich webinarach na temat poziomów, na temat poziomów poziomych, które są okrągłe, czyli mamy 143, 143, 500. Odległości pomiędzy tymi fioletowymi liniami są około 50 pipsów. To nam pomaga w tym, że widzimy dokładnie, jak daleko może potencjalnie cena sięgnąć. Oczywiście widzimy tutaj doskonale, gdzie i kiedy cena wyhamuje i cena spadnie. Zwróćcie uwagę, że jedynie świece, które są tak zwanymi świecami impetu, to są bardzo duże świece, przebijają te poziomy bez żadnych jakichkolwiek problemów. Także w tym związku też tutaj jest ta pierwsza świeca gwałtowna, lekkie cofnięcie i znowu spadek. Ale spadek jest tylko i wyłącznie do okrągłego poziomu. Także mamy do czynienia, po pierwsze, widzimy, gdzie cena potencjalnie pójdzie do góry, czyli cena powyżej tej średniej pójdzie do góry i ewentualnie druga strona, gdzie ona spada, zwróćcie uwagę, poniżej tej linii czerwonej średniej kroczącej mamy dokładny wyraz, gdzie i kiedy ona pójdzie. Oczywiście jest sytuacja, gdzie, zwróćcie uwagę, czerwona linia jest bardzo płaska i co się dzieje? No, mamy ruch boczny, więc tutaj nie handlujemy. Czekamy na wybicie, czekamy na świecę impetu i w tym przypadku bardzo fajnie jesteśmy zorganizowani i czekamy na sygnały. Sygnałami są świece, czyli tak naprawdę zwróćcie uwagę na poziom 25 pipsów, odległość jest 47,75. Mamy do czynienia z jaką formacją? Z formacją objęcia, prawda? I mamy do czynienia ze wzrostem ceny. A tu w tym przypadku mamy też, zwróćcie uwagę na tą świecę. Mamy potencjalnie spadek. A w związku z tym, że tworzy się korytarz fraktali, czyli 7 pipsów poniżej tej wartości, zwróćcie uwagę, mamy na pozycji oczekującej mamy doskonały zysk. Także tutaj nie ma możliwości, żeby źle ustawić. No oczywiście zależy od naszej psychiki. Jesteśmy po kielichu, no to w takim układzie trudno będzie nam ustawiać w poprawnym kierunku. Ale kanały tworzą się bardzo często i bardzo szybko możemy na nie zareagować. Okej, zwróćmy. Dajmy sobie przykład tego, że gdzieś on będzie, tutaj się tworzył ten kanał, prawda? Czyli jesteśmy na godzinowym wykresie w tej chwili. Godzinowy wykres tworzy się, no, przykład, kończy się nam sesja azjatycka, czyli ten żółty prostokąt jest sesją azjatycką. Oczywiście mamy górny fraktal, dolny fraktal, czyli 210 będzie mniej więcej poziomem, gdzie się będzie tworzyło albo korekta, albo będzie zysk. Zwróćcie uwagę, gdzie osiągnęliśmy praktycznie 400% zysku. Czyli, no przepraszam, ustawiamy pozycję 7 pipsów. 7 pipsów. Już momencik. Czyli ustawiamy pozycję 7 pipsów. 7, tu jest 143, 23. OK, czyli tutaj mamy tą, ustawiamy pozycję i zwróćcie uwagę. Oczywiście stop loss jest tutaj, ustawiamy, czyli tutaj jest stop loss na dolnym fraktalu. I zwróćcie uwagę, co się dzieje.
Czyli osiągamy praktycznie 400% zysku. OK, a nie zdążyliśmy na ten fraktal, no to zobaczymy, co się będzie dalej działo. OK. Zwróćmy uwagę, ostawiamy 7 pipsów, zaraz zmierzymy. 7 pipsów, 7 jest 58. Ups. Zmienimy, żeby ją było widać wyraźnie, tą linię. 48, tak było? Nie, nie, przepraszam. To było 7. 57, przepraszam, już ustawiamy. 57. Trochę pogrubię tą linię, żeby było widać wyraźnie. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. A to, tak samo stop loss ustawiamy tam, gdzie jest fraktal, czyli tutaj. Czyli on nigdy nie dotknie naszego stop lossu i jednocześnie wybija, czyli zwróćcie uwagę, dochodzi do 210% i powoli zaczynają wybijać z powrotem, czyli tak jak wcześniej mówiłem, albo się tworzy korekta, tak jak tutaj mieliśmy tą korektę, albo tworzy się pełny spadek ceny. OK. No, jeszcze może zobaczymy tutaj na spadki. Na przykład tutaj jest ten kanał, czyli zobaczmy czerwony i niebieski fraktal. OK. Zobaczmy naszą 7 pipsów. 44,22. 1,44,22. I pozycja nasza, czyli ustawiamy stop loss, sell stop. Zwróćcie uwagę, nasza pozycja się włącza. Idzie aż 400% tutaj jest, więc w związku z tym pozwalamy na dalszy spadek. Oczywiście w momencie, kiedy cena pokazuje nam formację objęcia plus dotyka naszej strefy odwrócenia, a jesteśmy pewni, że się odwróci, więc w związku z tym zamykamy pozycję. Czyli bardzo prosty sposób, bardzo łatwy handlujemy. Oczywiście pamiętajmy o tym, że bardzo długie korytarze między fraktalami są niebezpieczne, tak jak w niektórych przypadkach no, bardzo często są one niebezpieczne. Tutaj zobaczmy, czy uda mi się znaleźć taki przykład. Zobaczmy, czy da się nam jakiś tutaj przykład. OK, a no na przykład tutaj ten. OK. Tutaj mamy między tym, przepraszam. Zawsze jest problem z tym rysowaniem, w którym kierunku rysujemy. OK, zwróćmy uwagę na tą sytuację. Jest bardzo szeroki kanał i spadek ceny tutaj 7 pipsów. 7 pipsów. Jest 142,154. OK. Zwróćmy uwagę, że tutaj zaczyna się strefa niebezpieczna, bo cena za chwilę spada i powraca i nie daje nam dużego zysku w tym przypadku, więc musimy uważać na takie sytuacje. No jeszcze może inny jeszcze przykład, zobaczmy.
Czyli zejdźmy na przykład na 5 minut, bo to jest bardzo, no, ta strategia działa zarówno na godzinowym, jak i na 5-minutowym, więc w związku z tym tutaj nie będzie problemu. A jedyne, pamiętajmy o tym, że jeśli schodzimy na niższy interwał czasowy, przepraszam, na niższą ramę czasową, pamiętajmy o tym, aby rysować linie poziome wsparcia oporów jako co 25 pipsów, bo to jest bardzo istotne. Nie będę tutaj gołosłownym tego, więc tutaj pokażę 9, 6, 2, 5. Zaznaczymy to tak, jak żeśmy to do tej pory robili. Okej. Tutaj brakuje 9, aha, bo tutaj brakuje jeszcze. Przepraszam. Brakuje nam linii 9605. Okej, okay. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, gdzie cena wyhamowuje, gdzie zatrzymuje się. Nie dość, że widzimy tutaj doskonale na tej linii, to zwróćcie uwagę, co się dzieje na JP Spectrum, gdzie JP Spectrum potwierdza nam dokładnie, gdzie i kiedy. Gdzie i jak ta cena się zachowuje. Także pamiętajmy o tym, żeby rysować te poziome okrągłe wsparcia. No ale zacznijmy rysować nasz fraktal. Czyli tutaj mamy, powiedzmy, ostatni fraktal niebieski i czerwony fraktal utworzony, więc w związku z tym zobaczmy, co się dzieje. Otwarcie pozycji. No już nie będę rysował tych kilka pypsów. W związku z tym otwarcie pozycji praktycznie dochodzi do 400 pipsów, około 90 pipsów zysku. Także tu jest bardzo ładnie. No, przejdźmy jeszcze inaczej. Przejdźmy na przykład tutaj jest bardzo wąski ten fraktal tutaj, ten korytarz. OK, czyli między niebieskim a czerwonym. Zwróćcie uwagę, prochodzi praktycznie do 400%, 7 pipsów, raz, dwa, trzy, przepraszam, 2,2 pipsa, bo to jest 5-minutowy, więc 2,2 i mamy zysk praktycznie jeszcze w tej chwili cena, pozycja powinna być otwarta, mamy 45 pipsów. Także widzicie, jak prosty sposób, jak prosty wypełnienie jest tego wszystkiego. Zwróćcie uwagę na czerwoną linię. Czerwona linia jest bardzo płaska i w momencie, kiedy ona zaczyna się wybijać, widzimy doskonale następują zmiany cen. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z formacją świecy. Ja to przybliżę w tej chwili może, żeby zobaczyć. Zwróćcie uwagę, mamy do czynienia z objęciem i mamy dosyć długą świecę, rozszczepienie świec i możemy śmiało handlować. Także ten bałagan, który tworzy się na 5-minutowym, jest całkowicie ignorowany ze względu na to, że patrzymy na nasz zysk, czy to 210%, czy 400. To już zależy od tego, czy wytrzymamy nerwowo jeszcze, czy w dalszym ciągu, czy chcemy już sprzedać to. Także tutaj jest bardzo wyraźnie to pokazuje się nam. A co jeszcze? No może funt do dolara kanadyjskiego. Okej, okay, to jest średnia, czyli średnia jest ósemka, przesunięta do przodu jest o 5, jest smooth, czyli wypełniona. Cena powinna być median price dzielona przez 2, no i kolor ustawiamy, także okej, okay, ustawimy ten kolor, zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay. Czyli pamiętajmy o tym, że funt do dolara kanadyjskiego jest bardzo intensywny w strefie zarówno azjatyckiej, jak i europejskiej. Rzucę szybciutko ten nasz wskaźnik. Te wskaźniki znajdziecie na mojej stronie, także możecie śmiało tam sobie zobaczyć. OK, ustawiamy tutaj już i JP Spectrum jest. OK. Zobaczmy, co się dzieje.
Przejdźmy może na 5 minut, bo to jest troszeczkę powolny był ten dzień. Zobaczmy, co się dzieje. Mamy niebieski u góry, czerwony u dołu. Zobaczmy, co, jak daleko on sięga. Ustawiamy stop loss tutaj, gdzie mówiliśmy. Opóźnione kupno, czyli buy stop, 7 pipsów. 7 pipsów, jest 7 pipsów tutaj. OK, tutaj jest 7 pipsów. Także w momencie, kiedy wybija, zwróćcie uwagę, wychodzi powyżej 400, zamykamy pozycję. Czyli to zarabiamy ponad 400%, prawda? Zwróćmy uwagę, o w tej chwili na przykład, co się dzieje już bardzo szybko. Możemy tutaj zobaczyć, jeśli będę szybki i gwałtowny. Zwróćmy uwagę, co się dzieje. Cena świeca jest poniżej czerwonej linii. Mamy fraktal, 2 pepsy, 2 i 2. 2 i 2, ok, 2 i 3, no niech będzie 2 i 3. Tu się powinna włączyć pozycja. Już w tej chwili mielibyśmy dodatkowo 5 i 4 pepsa. Ale zobaczymy, jak daleko on sięgnie. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że jesteśmy na 5-minutowym wykresie. To jest numer 1, numer 2, że te swingi nie są aż tak duże jak na godzinowym i są pełne. Swingi posiadają zarówno korekty, bardzo dużo tych korekt, ale zwróćcie uwagę, tak jak tutaj jest. Prawda? Czyli mamy do czynienia z tym chaosem takim na piątce. I w związku z tym zwróćmy uwagę, gdzie się znajduje JP Spectrum. JP Spectrum praktycznie dotyka nam już tej strefy odwrócenia, więc w związku z tym już ta pozycja będzie się powoli nam odwracać. Czyli tak naprawdę tutaj nie mielibyśmy szans na to, aby osiągnąć zysk. No, właściwie tu już osiągnęlibyśmy zysk. Osiągnęlibyśmy zysk praktycznie tych 5 pipsów. 2 i 2. OK. 5 i 3 pipsa. No, ale zwróćcie uwagę, jak cena powoli zaczyna wychodzić. To, co JP Spectrum pokazuje precyzyjnie, pokazuje nam, co się dzieje, co i jak. Oczywiście będzie korekta. Czy ta korekta będzie długa, czy krótka? No nie wiem, będziemy czekali. W każdym razie zwróćcie uwagę, że w tej chwili, ups, że w tej chwili, że w tej chwili ten kanał się wytworzył i cena powoli wraca, także tutaj nie byłoby szans na to, aby osiągnąć większy zysk jak 5 pipsów, prawda? Czyli JP Spectrum potwierdza nam sytuację, jaka się dzieje na rynku i że powoli ona zaczyna powracać, cena, prawda? Oczywiście pamiętajmy o tym, że w tej chwili mamy najwyższą cenę, niższą wysoką, niższą niską i tutaj mamy niższą wysoką cenę, czyli mamy do czynienia ze zmianą kierunku, prawda? Chociaż te swingi są bardzo malutkie, więc tutaj ta zasada jest trudna do zaakceptowania, no ale zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z korektą tutaj. To jest bardzo ważne dla nas. OK. Także nie tylko widzimy, gdzie i jak zachowują się te ceny. No, zwróćmy uwagę, że na przykład otworzylibyśmy cenę i przepraszam, otworzylibyśmy pozycję gdzieś w tym miejscu, ale otwierając tutaj tą pozycję na fraktalu z opóźnieniem, nigdy nie mielibyśmy szans, dopóki ona by nie doszła do tego miejsca. W związku z tym zwróćcie uwagę, że cena dochodzi do czerwonej linii, więc natychmiast, jeśli byśmy otworzyli pozycję, natychmiast musimy ją zamykać. Czerwona linia jest odznacznikiem zarówno stop lossu, jak i kierunku ceny. Zwróćcie uwagę, cena
Cena wybita jest bardzo silną świecą. Przechodzi na drugą stronę czerwonej linii i wychodzi do góry. Następuje gwałtowny spadek, czyli ta typowa definicja, mamy najwyższą cenę, niższą niską cenę i niższą wysoką cenę i zwróćcie uwagę, cena znowu spada. Znowu zwróćcie uwagę, mamy do czynienia z silnym, bardzo silnym objęciem, gdzie pi spektrum pokazuje nam, że w strefie odwrócenia, więc w związku z tym wybicie następuje gwałtowne i kolejny wzrost ceny. Także tutaj są te wszystkie, nie tylko musimy polegać na swojej intuicji tutaj. Tutaj nie wchodzi w grę intuicja, bo mamy do czynienia zarówno ze średnią kroczącą, jak i JP Spectrum, no i tworzą się te kanały wszystkie, które możemy na nich handlować. Okej. No może Kanadyjczyk? Może nie, coś. Zobaczmy coś ciekawszego, może coś będzie na rynku ciekawsze. No szkoda, że tutaj nie mam. No, mamy ropę. Zobaczmy sobie ropę w takim układzie. A kiedyś, 2 lata temu, bardzo, bardzo ładnie ropa nam tutaj sprzedawała się i za każdym razem codziennie mieliśmy kilkaset dolarów w kieszeni poprzez handlowanie na ropie. A już tylko zmienię tutaj kolory, no się przyzwyczaiłem do tych kolorów. Także, okej. A jeszcze fraktale, przepraszam. Już jest fraktal. Wykres godzinowy. Jak do tej pory pokazywałem wszystko na walutach. Zobaczmy, jeszcze ustawmy kilka poziomów, żeby nam było łatwiej tutaj zapoznać. 51. Na ropie ustawiamy. Co 10 dolarów. A 52. Tutaj jest. 53. Tak jak mówiłem, w zależności od tego, na jakiej ramie czasowej handlujemy, czy jest to 5-minutowa, wtedy ustawiamy pozycję co 25 pipsów, czy co 2,50 odległości na ropie, natomiast na godzinowym jest troszeczkę większy rozbiegłość. OK, zobaczmy, co tutaj kanał. No mamy tutaj kanał, tu jest kanał. OK, no znowu nie w tym kierunku. mamy tutaj kanał, który otwarty był. Zobaczmy, ściągniemy go troszeczkę. Zobaczmy, gdzie jest 210%, jest tutaj. No ale zwróćmy uwagę, co się dzieje z JP Spectrum. Zbliża się do strefy odwrócenia. Tutaj możemy zaznaczyć ostatni dołek, który był. Ostatni dołek był tutaj, więc w związku z tym tutaj jest, zaczyna się robić już niebezpiecznie, ale otwarcie pozycji jest to godzinowy, 7 pipsów. Siedem pipsów daje nam. A jeszcze świeca trwa. Nie wrzuciłem timera. OK, już. Mamy jeszcze 12 minut tej świecy. A to, co nas interesowało. OK. Już chwilkę. Czerwone, żebyśmy mogli zobaczyć wyraźnie tą pozycję. 7 pipsów, czyli było 50-17, OK. Czyli 50-17.
No i mamy w tej chwili 2,70 dolara zysku. Jak ona dalej zejdzie, zobaczymy. No, to jest niefortunna sytuacja ze względu na to, że po pierwsze mamy poziom, czyli jest 50 dolarów. Jest to bardzo psychologiczny, przepraszam, poziom, który jest bardzo ważny, bardzo istotny dla nas. No i 210% jest troszeczkę jeszcze 3,80 dolara jeszcze poniżej, ale cena powoli zaczyna się cofać, już widzimy. Zobaczmy na 5-minutowy. Przepraszam. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają świece. Świece są coraz mniejsze, coraz małe. No i oczywiście mamy JP Spectrum jest w strefie odwrócenia, także już tutaj już musi nastąpić korekta. Jak daleko, jeszcze nie wiemy, ale cena znajduje się poniżej 50 dolarów. Więc w związku z tym cztery świece kolejne na 5-minutowym zatrzymują się poniżej, zamykają się poniżej 50 dolarów. Także tutaj już w tej chwili cena może lekko tutaj dotrzeć do 50 i dalej będzie spadać. Ustawmy godzinowy. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Także możecie sobie zaznaczyć kanał na ropie i zobaczymy, jak daleko sięgnie, czy sięgnie do 210% i nastąpi korekta. Okay. No to tak pokrótce na temat tego, na temat naszej strategii. No dużo czasu nie mamy na to, ale okej, zobaczymy, jak to wygląda. Okej. Pytania, już jadę na pytania. Cześć, Jim ze szpitala. Okej. Dobry wieczór, Ryszard. A cześć Jim, a te mierzenia to jakim narzędziu robisz? A to jest zmodyfikowane zniesienia, czyli Fibonacci zmodyfikowany. A to jest po prostu w ten sposób, że już pokazuje chybo. Okej. Czyli to co 3,1 to jest równe 210%. Mniej więcej to wychodzi z obliczenia i 5 jest 400%. Czyli to nie jest nic innego jak Fibonacci, który jest 0 to jest stop loss, 1 to jest start, 3 i 3,1 to jest 210% i 5 to jest 400%. Jakie ustawienie dla JP? Tip size już podajemy, już pokazuję. Indicator JP tip size jest tutaj, już pokazuję. A jest przede wszystkim po prawej, po lewej stronie jest jeden, a kropkę mam, to znaczy tutaj chodzi o odległość tej kropki, o grubość tej kropki, a 108 czy 159 czy 180 jest najmniejsza. Ustawiłem 159 i odległość sygnału jest 0. Tak, pokazuję jakieś inne te fraktale. Fraktale to jest ten wskaźnik, który tutaj macie. Jest on na stronie, jest to JP TP Size. Dlatego, że oryginalnego wskaźnika nie możemy modyfikować, natomiast ja szybko go zmodyfikowałem i po prostu zamiast tego trójkąta pokazuję kropkę. To jest dużo łatwiejsze do rozpoznania. OK. Należy. OK, już zaraz wrócimy. Czy moje wskaźniki można stosować na TradingView? No niestety nie. To są tylko i wyłącznie wskaźniki na MT4. A jeśli chodzi o TradingView, to trzeba szukać wskaźników. Nie mieliśmy czasu na to,
bawić się wskaźniki na TradingView. Te fragmenty pokazujesz, jakie one są. No to już pokazałem. Jak tu handlować na korekcie? Nie handlujemy na korektach. Pamiętaj o tym, że handlujemy zawsze zgodnie z trendem. Aha. Czemu 7 pypów na ropie w 50-17, a nie od stratu? Już pokazuję. Cancel. Okay. Dlaczego 7 pypów? Dlatego, że mieliśmy, jest to wykres jednogodzinny. Więc w związku z tym odległość od kanału powyżej i poniżej będzie 7 pypsów. Czyli 7 pypsów będzie zarówno u góry, jak i u dołu. OK. Czyli ustawiamy 7 pypsów do góry i 7 pypsów do dołu, bo tak naprawdę bardzo często nie wiemy, w którym kierunku będzie podążała cena. Jeśli nagle nastąpi gwałtowne wybicie, no to jesteśmy na, to wtedy mamy do czynienia z górą. Natomiast jeśli nadal będzie następował spadek, no to wiadomo, mamy pozycję. Ciągłe pokazywanie na historię punktu wejścia nie wymaga żadnej strategii na historię. Każdy to zobaczy. Strategia powinna wskazywać potencjalne punkty wejścia i wyjścia przed swingiem tego. Tu nie zobaczyłem i nie usłyszałem. Tu kanon tworzy się bardzo często. Skąd mam wiedzieć, kiedy i kiedy wybrać do gry? No tak. Spędziłem godzinę czasu tłumacząc wszędzie wejścia i wyjścia i kolega w ogóle nie rozumie. A trudno mi jest to wytłumaczyć. Wychodzimy zarówno na 200, albo na 210%, albo wychodzimy na 400%. Lub wcześniej, kiedy pokazują nam się informacje na JP Spectrum. Okej, mieliśmy zobaczyć poziomy już, poziomy na złocie. Już sekundę, powracamy. A złoto jest już. No, gdzie tu jest? O, tu jest złoto, ok. Już wchodzimy na złoto. Blank. Przepraszam, tu jest najnowszą wersję. Ok. OK, to muszę zbudować od początku, czyli czas zamknięcia, TP size, który nam jest potrzebny. No i tyle. Godzinowy wykres. Może kilka poziomów, które będą nam potrzebne. Na chwilkę. OK, 1650. I tutaj jest 1625. Czyli mamy odległości co $25. No i okej, zwróćmy uwagę na sytuację, kiedy tworzył nam się kanał tutaj w tym miejscu. Tutaj widzicie, powyżej naszej średniej kroczącej. Okej. Czyli wytworzył nam się, tutaj zwróćcie uwagę, że cena zaczyna nam powoli spadać. Oznaczamy 7 pypsów. 7, ups, 8,
Trudno mi jest tutaj złapać, ale no okej, okay, 1662-41. Już nie będę tutaj liczył, bo to już szkoda czasu. Okej. Okay. Już zobaczymy na odległość. 7. No mniej więcej. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w tej sytuacji, gdzie jest 210%. Tu już mamy 210%. Dlatego, że kanał między fraktalami jest bardzo wąski. W związku z tym mamy 210% zaliczone, no i jeśli mielibyśmy wystarczającą ilość nerwów, to doczekalibyśmy do 400%. I tutaj byśmy w momencie, kiedy ta świeca by się wytworzyła i widzimy ewidentnie, że zaczyna zmieniać kierunek, no to w takim układzie zamykamy tutaj w tym miejscu. Tutaj zamykamy, tak, kolego, tutaj mówię, że zamykamy. Tutaj kolego mówię, otwieramy, a tutaj kolego zamykamy. Także widać tutaj ewidentnie nasze sygnały. No w tej chwili już nie mamy czasu na to, żeby rozgrywać trady na 5-minutowym. Po pierwsze, jest bardzo powolny rynek, więc w związku z tym jest godzina, u mnie jest godzina 14, więc w związku z tym rynek jest bardzo powolny. Więc tutaj będziemy bardzo długo czekać. Tak, jeśli tworzy się kanał powyżej lub poniżej, to nie jest istotne. Istotne jest tutaj dla nas, gdzie cena będzie schodzić. W związku z tym, że wcześniej widziałem, że ta cena schodziła niżej, dlatego ustawiłem powyżej czerwonej linii ten kanał. Czy kanały nie wyznaczają także pivot point? Nie bardzo, bo to są fraktale, to nie są punkty pivotalne. Punkty pivotalne są raczej troszeczkę inne, dlatego że punkty pivotalne mamy na ekstremalnych wysokich, czyli zwróćcie uwagę tu i tu. Tutaj mamy, czyli w tym przypadku tutaj. Także to są ekstremalne, to są punkty pivotalne. Natomiast to, co, na czym żeśmy wyznaczali, jest fraktalami są, więc w związku z tym nie ma możliwości takiej, abyśmy to nazywali punktami fraktalnymi. Pivotalnymi, przepraszam, pivotalnymi. OK. Będziesz mógł obejrzeć wideo, więc będziesz powoli mógł to oglądać, jak się tworzy ten kanał. Przede wszystkim mamy. OK. Już. Przechodzimy. No, nie wiem, co się stało teraz. Okej. No, już. O kurde. Don't save. Okej. Jeszcze raz otworzymy. Okej. Tu jest zasada tworzenia się kanałów. Czyli tak naprawdę między najwyższym i najniższym fraktalem tworzy się kanał i od tego kanału utwieramy albo 1 godzinę, czyli 7 pipsów, albo na 5-minutowym 2,2 pipsy.
Możecie śmiało testować, możecie śmiało próbować sami. To nie chodzi o to, żebym ja to robił. Po obejrzeniu wideo powolnego możecie obejrzeć, a jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało możecie do mnie pisać. Ok, tu jest do mnie na miarę, czyli możecie na WhatsApp, bo najlepiej szybko otrzymacie odpowiedź. To jest mój numer telefonu albo na maila. Także w zależności od tego, co wolicie. Ok. Czyli albo WhatsApp na mój numer telefonu, albo na maila. Ok. Nie używam zygzaka. Nie wiem, czy to jest ekstremalne, czy nie. Także trudno mi jest powiedzieć. Musisz to przetestować. Jeśli chcesz używać zygzak, to bardzo proszę, żebyś przetestował, zanim zaczniesz to używać. OK. Staram się trzymać moje wykresy wyraźne, czyste, bez jakichkolwiek dodatkowych linii niepotrzebnych. Jak widzicie, wykres jest bardzo czysty i przejrzysty. Zwróćcie uwagę, jest czysto, bez żadnych dodatkowych linii. No, można, jeśli potrzebowałbym, to mogę sobie narysować linię trendu, prawda? Tutaj jedną, tutaj drugą. Widzę, że wybicie kanału, wybicie trójkąta następuje, proszę bardzo. OK. A tutaj jest w tej chwili kanał, no, przeniesiemy to. OK. Zobaczmy, co będzie się działo. Zmienimy na 5 minut. OK. Już na 5 minut. Jest kanał tutaj. OK. No, spóźniliśmy się tutaj. 7 pepsów. Przepraszam, 2 i 2 pepsa. Gdzie to jest 2 i 2? 2 i 2, 2 i 2, 2, 2, 2, 2, 2 i 3. Czyli w tej chwili 25 pepsów. No ale widzimy, co się dzieje, że tworzy nam się młotek. Zwróćmy uwagę, gdzie się znajduje RSC, gdzie się znajduje JP Spectrum. Jest powyżej, lekko powyżej naszej strefy odwrócenia. Jakie szerokości kanału dają najlepsze rezultaty? Jarku, chodzi o to, żeby były jak najwęższe. Przede wszystkim zwracamy uwagę na już moment. Zwracamy uwagę na sytuację, gdzie ta linia jest bardzo wąska, płaska jest. A jeśli ona jest płaska i utworzy się kanał, to wiadomo, że będzie uderzenie. Pamiętacie o tym, co mówiłem na temat aligatora, że w momencie, kiedy aligator śpi, czyli te linie są zaciśnięte do siebie, nie ma handlu, natomiast kiedy się budzi i zaczyna otwierać swoją szczękę, w tym przypadku widzimy to. Jako dodatkową linię możecie sobie ustawić również drugą, tą średnią, która jest ustawiona, czyli możemy ustawić piątkę, trójkę, czyli piątkę, period o 5, przesunięte do przodu jest 3, no i tak samo smoothie, medium price dzielone przez 2 i inny kolor oczywiście możemy ustawić. Co to daje? Daje nam dodatkowe przede wszystkim sygnały. Zwróćcie uwagę, co się dzieje już w tej chwili. Może tutaj też zmienię już na grubszą linię. OK. Zwróćcie uwagę, że te dwie linie są bardzo wyraźne i bardzo są zależne od siebie. W związku z tym w momencie, kiedy następuje rozszerzenie się odległości pomiędzy nimi, jesteśmy w stanie handlować. Na przykład
Tu jest ten kanał czerwony i niebieski fraktal, prawda? Ups. Przepraszam, znowu źle. Ok, zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Czyli plus 5-minutowy, czyli 2,2 pypsa, zeszło do dołu, 210 zaliczyliśmy, 400 zaliczyliśmy i więcej. Oczywiście w tym przypadku widzimy, że następuje kierunek. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z RSI. GP Spectrum pokazuje dokładnie sytuację, gdzie następują zmiany. Oczywiście szybkie sygnały możemy sobie rysować linię trendu na GP Spectrum i zobaczmy, widzicie dokładnie w momencie, gdzie następuje zmiana. To jest jedna linia lub też bardziej wąsko, bardziej drastyczną linię możemy narysować i w tym przypadku widzimy dokładnie, ops, przepraszam, i w tym przypadku widzimy dokładnie wybicie. Zwróćcie uwagę, pierwsza świeca pokazuje wybicie ponad strefę odwrócenia i jazda. Ok. No, cieszę się, że Wam podobała Wam się ta strategia. No, sobie się cieszę. Jest ok, ciekawe. No tak. Jest troszeczkę inna, jak inne, co testujecie, ale pamiętajcie o tym, że zanim zaczniecie handlować, musicie dobrze poznać tą strategię, oglądając kilkakrotnie wideo, plus jeszcze dodatkowo proponuję, abyście testowali na demo lub na testerze, bo to jest bardzo istotne. Czy luki nocne czy niedzielne zakłócają strategię? Nie, Zbyszku, nie, to nie do końca. Ja z reguły po weekendzie całą noc zostawiam, nie handluję, dopiero w poniedziałek rano ewentualnie. Natomiast nie dotykam w nocy. Jaka skuteczność? Trudno mi jest powiedzieć. 100%, 100% jest na pewno. Jeśli psychicznie wytrzymujemy, jeśli psychicznie odpowiadamy temu, jesteśmy odpowiedzialni psychicznie, to jest bardzo istotne. Ok. Jeszcze jakieś pytanie? Pamiętajcie, że to już jest ostatnie nasze spotkanie, niestety, ale także chętnie odpowiem. No niestety, ja też dokładnie na M15 trudno nerwowo wytrzymać, tak, dokładnie. Chociaż w niektórych sytuacjach można bardzo szybko. Pamiętajmy o tym, że na 5-minutowy nie możemy patrzeć na 6 wykresów. Decydujemy się na jeden wykres i na tym jednym wykresie handlujemy. Także tak, Ryszku, 100% deklaracja. Jestem tego pewny. Czy strategia pisana jest w książce? Nie, niestety w książce nie ma tej strategii. Chociaż ją opiszę, ale to już będzie inna książka. Natomiast w tej książce, którą linie trendu są inne techniki, które doskonale pokazują, jak wykorzystać linię trendu do handlu, bo linie trendu są fenomenem. Ale polecam. Gorąco polecam. Tutaj Ryszard pisze, że polecam super. Tak, jest dużo o psychologii. Przede wszystkim są to, co do tej pory praktycznie nikt nie brał pod uwagę, to napisałem praktyczne ćwiczenia z moich 13 lat doświadczenia. Pisałem dokładnie, jakie techniki używam. Przede wszystkim spowolnienie oddechu w momencie, kiedy otwieramy pozycję, bo
Wiadomo, że w momencie, kiedy zaczynamy otwierać pozycje, zaczynają nasze emocje brać górę, więc w związku z tym spowalniamy swój oddech, czyli tak zwany 6-2-6. Ile pepsa powyżej fraktalu ustawiasz na wejście na dzienny? Na dziennym tego nie robiłem, Michale. Musisz spojrzeć, musisz to praktycznie przećwiczyć. Średnie, okej, okay, średnie. To są średnie tak, jak są w aligatorze, także spójrzcie na aligator i będziecie widzieli dokładnie, czyli zielona jest 5, przesunięcie 3, a wygładzona, czyli tu jest ta wygładzona i cena jest medium price, czyli wysoka, niska cena dzielona na pół. A czerwona, 8, przesunięta 5, świec do przodu, wygładzona, o, to jest źle, a medium price, tak samo, czyli wysoka, niska cena dzielona na pół. No i kolor oczywiście czerwony, no ale to kolor taki, jaki chcecie, możecie sobie zastosować. Okej, super. Dziękuję ślicznie. Miło mi było. No i może kiedyś się spotkamy znowu. Adam napisał, że Jimmy, dużo webinarów oglądałem, ale twoje są dokładnie prowadzone i ze zrozumieniem. Dziękuję bardzo, to miłe słowo. Robert Śruba, dzięki, o przepraszam, chodzi o nazwisko, dzięki za wszystko, dużo się nauczyłem, no bardzo się cieszę. Na mojej stronie jest wiele wideo, także możecie sobie popatrzeć, możecie obserwować. Jeśli macie jakieś problemy, to piszcie śmiało. Pomału widzisz efekty. No bardzo dobrze, cieszę się. Tu jest u mnie, to są namiary do mnie, także możecie pisać śmiało. Chętnie pomogę. Dzięki za hafowość i pozdrawiam. No ja również dziękuję. Miło mi. Cieszę się, że mogłem pomóc i że będziecie zarabiać pieniądze. Jak będziecie zarabiać pieniądze, to będzie moja satysfakcja, ogromna satysfakcja, jak będziecie zarabiać. Także piszcie do mnie, jeśli zarabiacie, jeśli straty macie, jeśli nie zrozumiecie. Trzymajmy kontakt. OK? OK, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. OK, pozdrawiam. Cześć.